Fascynująca Ziemia. Będzie prezentacja, ona nie będzie jakoś specjalnie długa, ale postaram się pokazać, jak wygląda noc polarna w polskiej stacji polarnej Horsund. I zacznę od takiej tej części środowiskowej, a dopiero później przejdziemy do tego, czym my się tutaj zajmujemy i co robimy w tej trakcie tej nocy polarnej. To może po prostu już nie przedłużając zacznę. Zakładam, że większość słuchaczy jest pewnie zlokalizowana, skoro się interesuje stacją polarną, gdzie ta stacja polarna jest. No ale mimo wszystko zacznijmy od podstawy, czyli właśnie od lokalizacji stacji. No to nasza stacja znajduje się na archipelagu Svalbard. To jest norweska Arktyka, daleko za kołem podbiegunowym. Sama stacja leży na 77 stopniu szerokości geograficznej północnej, niemalże idealnie. I 15 długości długości geograficznej wschodniej, co oznacza, że mamy tą samą strefę czasową co w Polsce i no, działamy w tym samym czasie. Jakby długość geograficzna jest bardzo podobna do tej polskiej. No ale jak wiadomo, warunki oświetleniowe są zupełnie inne. Czyli tak, mamy archipelag Svalbard, Arktyka norweska. Tak wygląda po lewej właśnie, nie wiem czy kursor widać, ale tutaj mamy archipelag Svalbard. Spitsbergen to jest jego największa wyspa i sam fiord Horsund, bo od niego bierze nazwa stacja Horsund, jest zlokalizowany w tej południowej części wyspy. I to jest tutaj zaznaczone tym czerwonym kwadratem, to jest właśnie fiord Horsund i zbliżenie na ten fiord. Sama stacja leży tutaj, czyli nad Zatoką Białego Niedźwiedzia, to po norwesku jest Isbjørnhamna. Mapa jest wzięta z norweskiego serwisu. Gdyby ktoś był zainteresowany, to bardzo polecam. Jest to bardzo fajna mapa. Spokojnie może konkurować z jakimiś produktami od Google. Także tutaj mamy lokalizację naszej stacji. No i teraz, ponieważ stacja leży na 77 stopniu szerokości geograficznej północnej, to jakby sprawia, że mamy tutaj zjawisko dnia polarnego i nocy polarnej. Takie zjawisko występuje za kołem podbiegunowym, czyli za 66 stopniem szerokości geograficznej północnej, czy tam południowej, bo to wiadomo też na południe tak samo. No i ten dzień polarny czy noc polarna trwają tym dłużej, im bliżej znajdujemy się bieguna, czyli tego 90 stopnia szerokości geograficznej. No i tutaj jeszcze też warto wspomnieć, że ze względu na procesy optyczne w atmosferze zawsze dzień polarny trwa dłużej niż noc polarna. No i stąd na naszej stacji akurat dzień polarny trwa od 24 kwietnia do 18 sierpnia, czyli 117 dni. Natomiast noc polarna zaczyna się z końcem października, 30 października ostatni raz zachodzi słońce. Od 31 już mamy noc polarną, słońce nie wschodzi. I to słońce dopiero pierwszego dnia pojawia się 12 lutego, czyli trwa 104 dni. Noc jest troszeczkę krótsza. No i to też trzeba sobie jeszcze powiedzieć, że to wcale nie jest takie oczywiste, kiedy to słońce wschodzi i zachodzi. Mamy właśnie dużo procesów optycznych w atmosferze, więc może się zdarzyć tak, na przykład, że jeszcze 1 listopada przy bardzo dobrych warunkach w atmosferze, gdzie to światło się będzie uginać w specyficzny sposób, może się okazać, że na przykład 1 listopada jeszcze dostrzeżemy jakiś ostatni promień słońca, ale klasycznie tarcza słoneczna raczej nie będzie widoczna już od 31 października. No i teraz tak, ostatni zachód słońca miał miejsce 30 października. Mieliśmy akurat to szczęście, to jest też zdjęcia. Zdjęcia będą głównie moje, jeżeli nie będą moje, to staram się podpisać wszystkie, także to będą zdjęcia innych zimowników. Część jeszcze wziąłem zdjęć z poprzedniej swojej wyprawy. Miałem przyjemność zimować dwukrotnie w Horsundzie, znaczy to jest moje drugie zimowanie w Horsundzie, czyli pierwszy raz zimowałem 10 lat temu, na przełomie 2013-2014 roku. Od lipca do lipca, no i obecnie jestem tutaj na stacji od czerwca. Także większość zdjęć starałem się zamieścić z tego zimowania obecnego, aktualne zdjęcia, ale część będzie jeszcze sprzed 10 lat. No i tak samo posiłkowałem się zdjęciami kolegów i koleżanek tutaj ze stacji. Także tutaj
To jest zdjęcie, jak wyglądał ostatni zachód słońca. Wtedy to jest jakby moment górowania, tak? Ten ostatni dzień to wtedy trwa jakieś około godziny, niecałą godzinę. No i słońce tak naprawdę się tylko prześlizguje na horyzoncie. Nawet ta tarcza słoneczna nie wstaje jakby ponad horyzont, tylko widać jakby powiedzmy połowę tej tarczy słonecznej i to jest mniej więcej moment górowania, tak? To jest około tam godziny 11:45, chyba już UTC, teraz już nie pamiętam dokładnie, czy to był czas lokalny, czy czas UTC. Także tak wygląda ostatni zachód słońca, właściwie może to na tym zdjęciu to jest bardziej górowanie słońca 30 października. Ale jeżeli pozwolę na to internet, to postaram się jeszcze puścić film, który zresztą był dosyć szeroko był dosyć szeroko udostępniany na Facebooku, więc pewnie ktoś tam już miał okazję to widzieć, ale postaram się go puścić jeszcze raz. Mam nadzieję, że jest w miarę płynny. No i tak wyglądał cały dzień. Tak, to jest po prostu timelapse złożony z zdjęć robionych co 30 sekund. No i jak widać ten dzień to jest 45 minut, niecałą godzinę, więc dzień bardzo krótki, no i ciężko to w ogóle nazwać dniem. Po prostu słońce się prześlizguje po niebie. Wracam do prezentacji. Mam nadzieję, że jest to w miarę płynne, w razie czego to proszę pisać na przykład na czacie, jeżeli zupełnie te filmy się nie dają odtworzyć, to proszę o informację jakąś. Więc tutaj był film, jak wyglądał nasz ostatni zachód słońca. No i tutaj, ponieważ jakby pierwszy dzień po nocy polarnej i tak samo ostatni dzień przed nocą polarną jest dużym wydarzeniem, także zwykle to śledzimy jakby wszyscy wspólnie, jeżeli tylko warunki pozwalają. A na szczęście nam się udało i jakby to ten horyzont był widoczny, dało się to wszystko fotografować i obserwować. To mieliśmy jeszcze okazję zobaczyć takie bardzo rzadkie zjawisko, to jest zdjęcie kolegi. To jest tak zwany zielony promień. I to jest takie zjawisko, które wielu fotografów chciałoby uchwycić. Jest bardzo trudne do uchwycenia, bo to dosłownie przez ułamek sekundy ostatni promień słońca zachodzącego potrafi wysłać taką zieloną barwę słoneczną. To też właśnie ma związek z ugięciem się tych wszystkich promieniowania słonecznego w atmosferze. I ten ostatni promień ma kolor zielony, jeszcze zdarzają się niebieskie, ale to jest jeszcze rzadszy. Więc to też udało się uchwycić nam. No i to też jakby Arktyka jest dobrym miejscem do obserwacji tego typu zjawisk, bo to słońce właśnie bardzo długo zachodzi, bardzo długo też wschodzi. Więc te wszystkie procesy optyczne, które na przykład zachodzą tylko i wyłącznie przy zachodzie, no to będą trwały troszeczkę dłużej w Arktyce niż na przykład w tych niższych szerokościach geograficznych. Ale i tak wielkie szczęście, że udało się takie zjawisko zaobserwować. Może mało efektowne, ale naprawdę bardzo rzadkie i wielu ludzi chciałoby takie zdjęcie wykonać. No i teraz to, co najciekawsze tak przyrodniczo w trakcie nocy polarnej, no to prawdopodobnie wszyscy powiedzą zorze polarne. No jeżeli chodzi o zorze, to one mogą występować w cały rok, no ale widoczne są tylko w nocy i tutaj warto powiedzieć, że tu gdzie jesteśmy, czyli w stacji Hornsund, no te warunki do obserwacji zorzy są dobre, ale nie najlepsze, tak? Są miejsca, które są zdecydowanie lepsze do obserwacji zórz polarnych, a to dlatego, że mamy coś takiego jak owal zorzowy i te zorze powstają zwykle w okolicach, akurat na półkuli północnej, w okolicach koła podbiegunowego północnego, czyli te 66 stopień szerokości geograficznej. I te zorze zwykle są właśnie bardzo dobrze widoczne na Islandii, w północnej Norwegii, Szwecji, tych rubieżach Kanady. Tamte zorze, no, są dużo bardziej, dużo lepiej widoczne. Zwykle właśnie znajdują się po prostu nad obserwatorem, więc są bardziej widowiskowe. My jesteśmy już na 77 stopniu, dużo bliżej bieguna, więc te wszystkie zorze występują na
niebie południowym zazwyczaj. Oczywiście też wszystko zależy od warunków. Często zdarzają się też nam nad głowami, ale no jakby przeważają te zorze na horyzoncie południowym. Tak jak w Polsce trzeba patrzeć w kierunku północnym, żeby obserwować zorze, no to my patrzymy w kierunku południowym zazwyczaj. No i jeżeli chodzi o zorze, to najpospolitsze są zorze koloru zielonego. Tak na ten kolor świecą atomy tlenu wzbudzone przez wiatr słoneczny, bo to wszystko ma związek z wiatrem słonecznym. Ale występują też barwy takie jak czerwone, niebieskie, różowe. Te niebieskie są właśnie też znowu najrzadszymi, występują najwyżej. Wtedy tam świecą atomy azotu. No i zorze można zobaczyć również w Polsce, ale to pewnie wszyscy mniej lub bardziej wiedzą, no bo ostatnimi czasy jest o tym całkiem głośno i właśnie było kilka takich okazji, gdzie można było obserwować zorze też w Polsce. No i my mamy to szczęście, że mamy coś takiego jak cykle słoneczne. Cykle są liczone od momentu obserwacji Słońca, takiego bardziej no, rozbudowanego. Mniej więcej od 1750 roku no, już ta astronomia była na tyle rozwinięta, że badało się liczbę plam na Słońcu i te wszystkie zjawiska, które są związane właśnie z różnymi procesami słonecznymi. Odkryto, że jest ten cykl słoneczny, który ma 11 lat. No i akurat my jesteśmy w tym 25. cyklu słonecznym i jesteśmy jakby u jego szczytu. Tak? Jakby maksimum jest prognozowane na lipiec 2025 roku, ale te prognozy na razie troszeczkę się rozjeżdżają z tym, co obserwujemy. W sensie aktywność jest większa niż ta spodziewana. Tutaj mamy jakby ten taki model, który nam pokazuje, kiedy będzie maksimum, kiedy i ile ten właśnie, jaka ta aktywność słoneczna jest, ile jest plam słonecznych. Natomiast no, rzeczywistość przewyższa oczekiwania, więc wszystko wskazuje na to, że cykl albo maksimum będzie miał wcześniej, albo po prostu będzie znacznie to maksimum silniejsze niż było spodziewane. Ale jak się spojrzy na taki wykres długoletni, taki właśnie, który pokazuje nam liczbę plam słonecznych od początku obserwacji, no to ten cykl tak czy siak wypada dosyć słabo, przynajmniej prognozowany jest na dosyć słaby, no bo na przykład 22 lata temu to maksimum było dużo, dużo silniejsze, nie mówiąc już o na przykład końcu XIX wieku. XVIII, proszę. Dobrze, no i to też wszystko można, dzisiaj jest wszystko właściwie w internecie, więc wszystkie wykresy można sobie śledzić niemalże na żywo na stronach między innymi NASA czy NOAA. No i tutaj mamy taki system w stacji polarnej, jakby Home Assistant, aplikacja, która nam trochę jakby zbiera, znaczy gromadzi dane z różnych naszych przyrządów i nie tylko naszych przyrządów, ale różnych tam serwisów internetowych. I mamy taką zakładkę właśnie do obserwacji złóż, która pokazuje nam parę jakby faktów tego, co mamy mierzone u nas. To jest na przykład ten taki żółty wykres, trochę troszeczkę archaiczny, to jest właśnie z naszych przyrządów i to pokazuje, jakie jest natężenie pola magnetycznego. To jest to coś, co mierzy nasz geofizyk pracujący na stacji. No i mamy też trochę jakby obrazków, grafik z różnych serwisów, które na przykład prognozują aktywność zorzową dla miasteczka Longyearbyen, czyli miasteczka, które jest zlokalizowane 130 km na północ od nas, jest stolicą Svalbardu. Tak? Tam większość mieszka, ludzi, którzy mieszkają na Svalbardzie, mieszka właśnie w tym miasteczku. My jesteśmy no, z dala od cywilizacji, to najbliżsi właśnie ludzie to są ci nas, to są ci w Longyearbyen, 130 km dalej na północ od nas. No i tutaj możemy no, na podstawie tych różnych prognoz śledzić, czy warto wychodzić na zewnątrz z aparatem, robić te zdjęcia, czy niekoniecznie. Mamy też całkiem niezłe kamery nieba. Mamy takie dwie. Mamy je też właśnie na podglądzie cały czas na żywo. No i czasami oczywiście prognozy są bardzo dobre, że mamy wysoką aktywność słoneczną, są jakieś rozbłyski. To wszystko da się prognozować. Na przykład dla ludzi zainteresowanych też polecam taki serwis jak Space Weather. Tam
z dużym wyprzedzeniem na przykład mówią, że był rozbłysk słoneczny i za 2-3 dni może te cząsteczki wiatru słonecznego mogą dotrzeć do naszej atmosfery i wzbudzić zorzę polarną, tak? No ale prognozy magnetyczne to jedno, te kosmiczne to jedno, a dwa to jakby zachmurzenie na naszej stacji, w naszej okolicy. No i często jest tak, że mamy świetne warunki zorzowe, ale jest zachmurzenie, dlatego mamy też te kamery, które nam raz, że pomagają w nocy, noc polarną, obserwować pogodę. No a dwa to właśnie pomagają stwierdzić, kiedy warto wyjść na zewnątrz z aparatem, a kiedy nie. Idąc dalej, to tutaj no, mieliśmy już sporo okazji. Właśnie tak jak mówiłem, ten cykl słoneczny jest dosyć silny, mamy maksimum, więc obserwacji zorzowych mamy już całkiem sporo, mimo że to dopiero połowa nocy polarnej. Także wszystko wskazuje na to, że faktycznie tych złóż polarnych naoglądamy się sporo całkiem ładnych. Jak zimowałem 10 lat temu, to pamiętam, że te zorze oczywiście też były. Zdarzały się zorze ładne, ale obecnie no, wydaje się, że jest ich faktycznie więcej i mamy no, większe szczęście do obserwacji właśnie złóż. Tu jest kilka zdjęć, ale najlepszy będzie pewnie filmik. Mam nadzieję, że uda się go puścić. No i akurat z złóż to mamy ich całkiem sporo tych filmów. No, wybiorę tylko jakieś pojedyncze. To są takie już robione timelapsy z no, aparatów prywatnych. Mamy jeszcze, to jest prawdopodobnie też zorza. Tak. Oczywiście to też warto pamiętać, że aparat ma dużo większą czułość i tak jak widać na tych zdjęciach, to mamy bardzo dobrze widoczne gwiazdy. Te gwiazdy gołym okiem nie są tak dobrze widoczne i tak samo te zorze też nie są tak dobrze widoczne gołym okiem, jak faktycznie nam wychodzi na zdjęciu. Więc trzeba na to brać poprawkę i te zorze wyglądają w rzeczywistości troszeczkę gorzej, ale mimo wszystko są to no, ładne zjawiska. To jest akurat widok z kamery takiej specyficznej astronomicznej z bardzo szerokim kątem widzenia i z bardzo dużą czułością. No i to jest timelapse złożony z takich ujęć co minutowych, jeśli dobrze pamiętam. I to też pokazuje dobrze, jak wygląda noc polarna na początku tej nocy polarnej, czyli na początku listopada, bo film jest bodajże z 6 czy 7 listopada. No i jak widać, tutaj mieliśmy taki okres, gdzie było całkiem widno. I to też warto sobie powiedzieć, że no i o, to jest też dobre, bo mamy jakby cały przegląd pogody. Może być bardzo ładnie bezchmurnie, a później przychodzą chmury i zaraz mamy opad śniegu. Także pogoda tutaj też jest bardzo, bardzo zmienna, ale jeszcze puszczę to szybko drugi raz. I jak przewinę chwilkę, to jakby głównym tematem jest zorza. Jak to wygląda u nas taki ładny dzień, ale tutaj mamy na przykład te godziny takie koło południa, tak 12, 13, 11. No to wtedy mimo tego, że słońce jest pod horyzontem, no to jest na tyle wysoko, wysoko pod horyzontem, chyba można tak powiedzieć, że tego światła słonecznego dociera do atmosfery całkiem sporo i jest całkiem widno. Więc to też nie jest tak, że jak mamy 3,5 miesiąca nocy polarnej, to jest cały czas ciemno i nie można wyjść bez latarki. Tak, są takie godziny, gdzie szczególnie przy ładnej pogodzie jest po prostu widno i można się poruszać bez latarek, bez dodatkowych źródeł światła. I tak jest na początku listopada, powiedzmy pierwsze 2 tygodnie i tak samo końcówka nocy polarnej, czyli ten luty. To też początek lutego, to już jest całkiem widno i spokojnie można przejść kilkanaście nawet kilometrów bez żadnego dodatkowego oświetlenia, więc no to też warto wiedzieć, że ta noc polarna to nie jest 3,5 miesiąca takiej zupełnej ciemności. Wszystko oczywiście zależy jeszcze od pogody, czy mamy pochmurno, czy nie, czy jest pokrywa śnieżna, czy jest pełnia księżyca, czy też jakiś nów.
No, warunki oświetleniowe się bardzo różnią i obecnie, no teraz 20 grudzień, to faktycznie jest ciemno praktycznie całą dobę, szczególnie, że ostatnio mamy gorszą pogodę, ale w bezchmurny dzień to jestem pewien, że jeszcze coś byśmy tego światła słonecznego zobaczyli. No i to jest właśnie zdjęcie, które wykonałem 10 lat temu ze środka nocy polarnej, czyli najkrótszego tego dnia w roku, jeżeli można mówić o dniu u nas. No tutaj mamy godzinę 12, 21 grudnia 2011. No i słońce jest wtedy schowane 11 stopni pod horyzontem w momencie jakby górowania. Ale przy bezchmurnych warunkach można jeszcze zobaczyć taką delikatną poświatę, delikatną łunę. Gołym okiem ona jest no, mało zauważalna, ale jeżeli się ustawi aparat, który ma odpowiednią czułość, dłuższe naświetlanie, to wtedy faktycznie widać, że na tym horyzoncie południowym po prostu światła jest dużo więcej. No i tak samo te zarysy gór też jesteśmy w stanie bez problemu zauważyć. No nawet właśnie bez sprzętu, bez żadnego aparatu, po odpowiednim tam przyzwyczajeniu się do oka do ciemności, to te szczyty gór odległych są całkiem nieźle widoczne. Jeszcze nawet w środku nocy polarnej, w tych godzinach koło południa. No i jeżeli chodzi jeszcze o noc polarną, no to bardzo ważny jest jej koniec, czyli wschód pierwszy po tym okresie ciemności. I on w stacji Horsund występuje 12 lutego. No ale 10 lat temu nie mieliśmy akurat szczęścia do pogody. Znaczy nie było najgorsze, tak jak widać tutaj trochę tego zachmurzenia. Zachmurzenie nie jest pełne, więc coś tam nieba widać, ale horyzont jednak był przykryty niskimi chmurami, więc tarczy słonecznej samej nie zobaczyliśmy. A do tego no, mieliśmy dosyć silną odwilż, więc pogoda była taka, no nie najlepsza, było po prostu mokro, tak? Było na plusie, śnieg się to akurat wtedy topił, więc to nie były takie warunki typowe, jeżeli chodzi o zimę na no, pod biegunem. Ale zwykle przy okazji właśnie tego tak jak i zachodu jest duże wydarzenie, tak samo wschód jest jeszcze większym wydarzeniem, bo często się robi no, z tego jakiegoś rodzaju święto i wychodzi się na przykład z leżakami, rozkłada się je i udziwia się ten wschód no, troszeczkę prześmiewczo, że niby się opalamy. No ale teraz to była taka część powiedzmy, że przyrodnicza. Natomiast jeżeli chodzi o naszą wyprawę i to, co my tutaj robimy w trakcie nocy polarnej, no to jest nas 8 osób. Zimuje zwykle właśnie koło 8, 9, 10 osób. Tyle zwykle osób zazwyczaj jest w trakcie zimy na stacji polarnej. No i to jest nasza grupa. Zdjęcie zrobione jeszcze za dnia, ale już po wyjeździe wszystkich gości. Czyli to był prawdopodobnie no, październik, gdzieś początek października. No i co my tutaj robimy? No oczywiście mamy pracę, tak, i każdy ma swoje zajęcie. Jeżeli chodzi o aktywność terenową, no to zdecydowanie zimą i w trakcie nocy polarnej szczególnie jest ona mniejsza. No ale ciągle prowadzimy tutaj monitoring meteorologiczny, geofizyczny i hydrochemiczny. No i czasami ta... Mimo tego, że nie wychodzimy gdzieś bardzo daleko i na takie dłuższe wyprawy, tak jak w okresie letnim, no to cały czas pracujemy gdzieś przy stacji, nie tylko w budynku. No i na przykład monitoring meteorologiczny jest prowadzony przez cały rok, 365 dni w roku, 24 godziny na dobę. Do ogródka meteorologicznego trzeba wychodzić co 6 godzin. Więc no, niezależnie od pogody, często jest tak, że mamy mnóstwo tego śniegu, pada, sypie, zamieć, no ale zawsze trzeba wyjść i ten opad zmierzyć. No i często to wygląda właśnie tak na tym załączonym obrazku. No i tutaj też warto sobie powiedzieć, bo mamy ogródek meteorologiczny, do którego się chodzi. No jeżeli chodzi o zagrożenia w trakcie nocy polarnej, no to można ich wymienić trochę, tak? No, sama pogoda jest zagrożeniem, właśnie te zamiecie, jakby się dłuższe przebywanie w warunkach, gdzie jest
minus 20 stopni i silny wiatr, no to można się odmrozić, tak? Można oczywiście zawsze się poślizgnąć, przewrócić na nartach i tego typu zagrożenia są zawsze obecne. Ale tym specyficznym zagrożeniem w naszym rejonie to są niedźwiedzie polarne. No i to jest akurat zdjęcie dosłownie sprzed 3 dni, gdzie rodzinka misiów, tak, czyli samica z dwoma młodymi, przechadzała się po ogródku. No i to nie jest jakby sytuacja pożądana. Staramy się takie niedźwiedzie raczej odstraszać, żeby nie przyczajały się do obecności człowieka i żeby nie kojarzył się człowiek z czymś miłym. To zdjęcie było zrobione tuż przed wystrzeleniem rakietnic. Mamy takie rakiety sygnałowe, które robią dużo huku, światła, więc coś, co może przestraszyć niedźwiedzie. No i faktycznie wystrzeliliśmy te rakiety. Niedźwiedzie się przez chwilę przestraszyły, uciekły, ale zaraz później, nie wiem czy po złości, ale zaczęły tam ciągnąć kable, które są w domku magnetycznym. Nasz geofizyk tam chodzi na pomiary mniej więcej co drugą dobę. No i zanim te niedźwiedzie sobie poszły, no to jeszcze urwały kabel i dorobiły nam trochę roboty. Na szczęście już po tych 3 dniach, to z tego co wiem, to wszystko już działa, także nie była to jakaś poważna usterka. No ale jednak no, trzeba pamiętać o tych niedźwiedziach polarnych, no i tym, że w trakcie nocy no, po prostu niewiele widać, więc w terenie spotkanie tego niedźwiedzia polarnego no, jest czymś, no, co jest największym chyba zagrożeniem tutaj w trakcie zimowania. No i dlatego też oczywiście chodzimy zawsze wszędzie z bronią, z źródłami światła, dodatkowymi bateriami. Czołówka to obowiązek, no i trzeba mieć zawsze jakąś tam baterię zapasową, żeby czasem nie zostać w terenie zupełnie bez źródła światła. No i innym zagrożeniem jest też pogoda. No i tutaj warto powiedzieć, że zima to jest najbardziej wieczny okres. Wiatr jest wtedy najsilniejszy, mamy też wędrówki niżów, pogoda zwykle jest nie najlepsza, są duże wahania ciśnienia, co też wpływa na jakby na senność. Mamy raz, że noc polarna, no to zwykle człowiek jest bardziej senny, a druga rzecz, no to wahania ciśnienia. Temperatury to mamy tak do około minus 20 stopni Celsjusza, tylko wyjątkowo potrafi być zimniej, zdarzają się temperatury nawet poniżej minus 30 stopni Celsjusza. No ale to nie jest nic niezwykłego, tak w Polsce też takie temperatury występują i to tak naprawdę takie ekstremalne temperatury to częściej zdarzają się w Polsce niż tutaj u nas, bo jesteśmy położeni bezpośrednio nad morzem, więc to morze zdecydowanie łagodzi klimat. No ale w okresie zimowym, okresie nocy polarnej mamy częste sztormy. Obecnie już to morze nam rzadko kiedy zamarza w okolicy stacji. I częściej mamy raczej sztormy niż na przykład taką twardą pokrywę lodową, po której można by się gdzieś przejść. No i bardzo częste są zamiecie, zawieje, tak? Obecnie też mamy właśnie taki okres, gdzie już od kilku dni wieje i ten no, jest taka nieduża, bo nieduża, ale jednak zamieć śnieżna, która raczej zniechęca do wychodzenia ze stacji. No i też w trakcie przechodzenia tych wszystkich niżów atmosferycznych zdarzają się częste odwilże, które dodatkowo no, utrudniają poruszanie się, bo śnieg robi się mokry, lepki i wtedy też no, zdecydowanie gorzej się człowiek porusza po takim terenie. No i oczywiście po zamieci trzeba stację odśnieżyć, dodatkowa robota jest nie do końca przyjemnie. Widzę, że jest dużo pytań, ale postaram się odpowiedzieć na nie na końcu. Na razie jeszcze będę kontynuował prezentację. No jakie mamy obowiązki w trakcie zimy? No to odśnieżanie to jest jedno, tak musimy jakby dbać o to, żeby w ogóle dało się wyjechać sprzętem, żeby dało się wyjść ze stacji, więc te drzwi trzeba odśnieżać i nasze podwórko, z którego jakby prowadzący do hali trzeba po prostu zawsze dbać o to, żeby ten sprzęt mógł stamtąd wyjechać. No i naszym źródłem wody w okresie zimowym jest topienie śniegu, tak? Czyli po prostu mamy wodę ze śniegu. Mamy taki zbiornik 3 metry sześcienne, do niego zawsze ładujemy śnieg, topimy, są tam grzałki. No i to trzeba robić mniej więcej co
przy 8 osobach wystarcza zwykle co 2 dni. Przy większym zużyciu, na przykład teraz mamy taki okres wyzwania na siłowni, gdzie wszyscy biegają na bieżni, no to też jakby ludzie się częściej kąpią, więc jak się częściej kąpią, to też częściej ten śnieg trzeba ładować, czasami nawet i codziennie. Więc to są takie no jakby obowiązki oczywiste. Oprócz tego mamy te monitoringi, także mamy pomiary meteorologiczne, co jakby prowadzone non-stop przy stacji. Oprócz tego pobór, analiza chemiczna opadów po każdym większym zdarzeniu opadowym. Nasz hydrochemik się tym zajmuje, czyli zbiera próbki śniegu. Później analizuje w laboratorium, wszystko na miejscu. Mamy sprzęt do tego. Mamy cotygodniowe pomiary pokrywy śnieżnej. To jest obowiązek meteorologów. W zlewni Fuglebecken, to jest mniej więcej kilometr od nas, jest rozmieszczonych 20 punktów, do których chodzimy, mierzymy po prostu wysokość pokrywy śnieżnej i jego gęstość. Dzięki temu wiemy, jaki jest zapas wody zgromadzony w zlewni, w śniegu. No i są jeszcze prowadzone pomiary. A ja widzę, że ta prezentacja troszeczkę ucina. No i są jeszcze prowadzone pomiary geofizyczne w tych pawilonach magnetycznych, które są też bardzo blisko stacji, jakieś 200 metrów od stacji. No ale tam też trzeba się przejść, spędzić trochę czasu. No i jest to robota znowu geofizyka. Idąc dalej, no oczywiście są prace techniczne, tak? Czyli na stacji mamy 8 osób, to są meteorolodzy, hydrochemik, geofizyk, ale do tego jeszcze jest konserwator, mechanik i informatyk. No i prace techniczne też są prowadzone w trakcie zimy. To są troszeczkę innego rodzaju prace, bo większość jednak jakby roboty przy stacji da się zrobić tylko i wyłącznie latem, kiedy nie ma pokrywy śnieżnej. Ale są oczywiście prace techniczne też, które wykonują się zimą. To jest spalanie odpadów na bieżąco, tak, mamy spalarkę, nasze odpady są w większości spalane, te wszystkie metale, szkła to są później wywożone czy to do Longier, czy do kraju jako odpady. Natomiast komunalne są palone na miejscu. Mamy, no mechanik zawsze ma robotę przy agregatach, przy jakby taką bieżącą obsługę agregatów, gdzie dba po prostu o to, żeby nam nie brakło paliwa i prądu. No ale też jeździmy na skuterach, może nie za daleko w trakcie nocy, ale ten sprzęt też się psuje, trzeba go konserwować, więc zawsze praca jakaś się dla mechanika znajdzie. No i informatyk dba o to, żebyśmy mieli łączność, żeby dało się na przykład takie webinaria jak dzisiaj przeprowadzić. Bardzo częstym takim trywialnym obowiązkiem informatyka jest ustawianie anten po wichurach, tak? Czyli po każdym większym epizodzie z silniejszym wiatrem przestawia nam anteny. Akurat te internetowe są całkiem nieźle zakotwiczone i nie trzeba ich przestawiać, ale mamy tutaj też telewizję i żeby tą telewizję odbierać, no to trzeba antenę co chwilę wręcz korygować. No i zdarzają się też takie prace na zewnątrz, gdzie trzeba jakieś odciągi poprawić, tutaj jakiś komin. Akurat do spalarni jest jeszcze montowany w takim okresie już zimowym. Jeszcze chyba przed nocą polarną, ale to był późny październik, więc już takie warunki no, typowo zimowe. Także prace na zewnątrz też się zdarzają, szczególnie, że mamy właśnie niedźwiedzie tej krążące, które potrafią jakiś sprzęt zniszczyć, trzeba go później no, naprawiać często w terenie. No i obowiązkiem każdego z zimowników są dyżury. Ponieważ jest nas 8 osób, to co 8 dni zamieniamy się w kucharza. W kucharz jest tylko w okresie letnim, w okresie zimowym to my gotujemy sami od siebie. No to w trakcie dyżurów mamy gotowanie, sprzątanie i nasłuch na radiu. Tak, mamy jesteśmy taką, no niekoniecznie stacją sarowską, ale gdyby komuś działa się krzywda i potrzebował pomocy, no to naszym obowiązkiem jest też podawanie tej informacji dalej do miasteczka Longyearbyen. Tutaj krążą statki rybackie. No i gdyby komuś była potrzebna pomoc, to zwykle właśnie tym rybakom, którzy gdzieś pływają w okolicy Svalbardu. No i wiadomo, może złapać ich zła pogoda, mogą zadzwonić po pomoc. Jeżeli jesteśmy w zasięgu, to musimy tam poinformować odpowiednie służby, żeby im pomogły. No chyba, że jesteśmy sami w stanie pomóc, ale zwykle to jest gdzieś daleko na morzu, więc no przy naszych możliwościach to raczej jest niemożliwe. No i na tych dyżurach mamy całą listę wydrukowaną na miesiąc do przodu, więc wiadomo kto kiedy ma ten dyżur. Ja mam jutro, także dzisiaj o 20 już przyjmuję dyżur i będę
nasłuchiwał radio, no i jutro szykował śniadanie, obiad, oczywiście sprzątał stację, tak, czyścił toalety i tak dalej. Idąc dalej, no, poruszanie się w terenie, wiadomo, w noc polarną, kiedy mamy grywę śnieżną, no to staramy się raczej korzystać z nart i skuterów, niż chodzić tak zupełnie pieszo. No to dlatego, że po prostu ten śnieg, szczególnie w pierwszym okresie zimy, teraz już jest powiedzmy całkiem nieźle, natomiast w tej pierwszej fazie zimy mamy bardzo często taką delikatną pokrywę śnieżną, kilkucentymetrową. No i często odwilże sprawiają, że mamy też grubą warstwę lodu na gruncie. To jest po prostu ślisko, więc w pierwszej fazie zimy często się chodzi w ogóle w rakach. Natomiast jak spadnie trochę więcej śniegu, no to on jest znowu dosyć puszysty, mało związany i człowiek się zapada po kolana na przykład w tym śniegu. Dużo lepiej się chodzi na nartach. Także raczej sposób poruszania się jest no, taki narty, skuter niż pieszo. No i dalsze wyjścia, tak? No, tak jak mówiłem, raczej ta aktywność terenowa spada w trakcie nocy polarnej, ale mamy parę obowiązków, które wymagają jednak troszeczkę dalszych wyjść od stacji. I to są przede wszystkim obowiązki hydrochemika, który prowadzi pobór próbek chemicznych na lodowcu Ariebren i w transekcie pionowym do szczytu Fugleberge, czyli na taki najbliższy szczyt nas, koło nas, to jest 560 metrów nad poziomem morza. I to robi co 3 tygodnie. No i to co 3 tygodnie na ten lodowiec i co 3 tygodnie na ten szczyt. Także to już się robi, no może nie często, ale jednak trochę tych wyjść w teren w trakcie nocy polarnej też wychodzi. No i wiadomo, takie wyjścia no, nie mogą być indywidualne, to są raczej, no przynajmniej 2 osoby wychodzą w teren, a zawsze staramy się też, żeby to były no, 3 osoby, takie dalsze wyjście. No to zawsze jest dodatkowa para broni, dodatkowa para światła, zawsze jest troszeczkę bezpieczniej, gdyby coś się miało, no gdyby ten niedźwiedź na przykład się pojawił w pobliżu. No i tutaj też te zdjęcia pokazują, że mimo nocy polarnej, na przykład to jest zdjęcie z końcówki listopada, to zresztą też, no to mimo tego, że jest noc polarna, to jednak trochę tego światła, jeżeli wyjdziemy o dobrej porze, to ciągle troszeczkę tego światła słonecznego gdzieś tam dociera. Więc czołówki już są potrzebne, ale jest dużo, dużo więcej widać niż gdybyśmy na przykład wyszli w godzinach wieczornych. Tak? Także staramy się też wychodzić raczej w godzinach takich koło południowych. No i oprócz tego, co robi hydrochemik, no to jeszcze mamy kilka takich dodatkowych obowiązków, typu mamy kamery poklatkowe, które no, działają w trakcie nocy polarnej. Są panele słoneczne, ale w trakcie nocy polarnej polegają raczej na akumulatorach, więc na przykład takie akumulatory czasami trzeba wymienić. No i te kamerki też są zlokalizowane w okolicy stacji, ale jednak jest to kilka kilometrów do przejścia. Czy to pod lodowiec Hansbrenn, najbliższy nam, to jest jakieś 3-3,5 kilometra od nas. Czy na przykład mamy kamerę też poklatkową w Dolinie Rewdalen, to jest już troszeczkę dalej, to jest jakieś no 7 kilometrów od stacji. Także takie też wyjścia się zdarzają w trakcie nocy polarnej. No i jeżeli chodzi o to, jak spędzamy czas, no to staramy się obchodzić wszystkie święta, a w trakcie nocy trochę ich tam wypada. Tak, mamy wszystkich świętych, mamy święta Bożego Narodzenia. Niedawno mieliśmy wizytę świąteczną, a to jeszcze o niej powiem za chwilkę. Także na takiej wizycie mamy, no nie pasterkę, bo pasterka to jednak powinna być wigilię, ale mamy taką krótką, symboliczną mszę na przylądku Wilczka. To jest 700 metrów od stacji, no ale jednak w warunkach nocy polarnej to robi się też mała wyprawa. Szczególnie, że w tym roku mieliśmy naprawdę no, bardzo silny wiatr, więc taka msza była wyzwaniem. No i tych święt to wiadomo, tam mamy jeszcze dodatkowe okazje, mamy Sylwestry, mamy Nowy Rok, mamy Andrzejki, no i jest tych świąt dużo, staramy się wszystko obchodzić, no tak jakbyśmy też obchodzili te święta w Polsce, może z dala od rodziny, ale jest łączność internetowa, więc zawsze też można się
przynajmniej na chwilę połączyć z bliskimi. No jeżeli chodzi o gości, to tutaj mamy właśnie zdjęcia z wizyty świątecznej, która odbyła się 5 grudnia. To jest wizyta taka przedbożonarodzeniowa, ale no, odbywa się zwykle dużo wcześniej ze względu na warunki pogodowe. Tak? Jak po prostu jest pogoda, jest okazja, to przylatują do nas goście z Longyearbyen. No i taką tradycją utarło się też, że mamy księdza z Polski, znaczy polskiego księdza z Norwegii, tak, który pracuje w Tromsø. Więc odwiedzili nas w tym roku 5 grudnia. To jest zdjęcie no, razem z gośćmi, także to jest taki jeden dzień, kiedy robi się troszeczkę tłoczniej na stacji. Goście są zwykle tylko kilka godzin, jemy jakiś wspólny świąteczny obiad i no i wracają helikopterem, bo helikopter to jest jedyny jakby transport, który tutaj jest w stanie dotrzeć w trakcie takiej no, środka nocy polarnej. No jest to też okazja, żebyśmy dostali świeże owoce, warzywa, też przywożą takie tradycyjne norweskie ciasto na święta, takie troszeczkę w kształcie choinki. Czekamy też ze zjedzeniem tego no, do okresu świątecznego, czyli jeszcze już niedługo. No, owoce już praktycznie nam się skończyły, tak? No to akurat łakomy kąsek, więc szybko poszło. No i to jest właściwie jedyna możliwość, jedyni goście w trakcie nocy polarnej, ta wizyta świąteczna. To też ona się nie odbywa co roku, bo czasami no, warunki po prostu nie pozwalają na to. Czy na przykład był COVID, to też takie wizyty się nie odbywały. No i jeżeli chodzi o jakby takie kwestie bezpieczeństwa, no to też mamy tą możliwość zadzwonienia po helikopter, gdyby coś się działo. No ale to też wszystko zależy od warunków i jeżeli to jest kwestia życia i śmierci, to będą zrobić wszystko, żeby przylecieć, no ale trzeba też pamiętać o tym, że jesteśmy w dosyć izolowanym miejscu i różnie może być, więc no nie zawsze ten helikopter jest w stanie do nas dolecieć i gości poza tą jedną wizytą to generalnie w trakcie nocy polarnej nie mamy. No jeżeli chodzi o wydarzenia, które się też w trakcie nocy polarnej dzieją, no to mamy sporo właśnie webinariów, połączeń ze szkołami, ponieważ mamy teraz rekrutację na kolejną wyprawę. Jakby ktoś był zainteresowany, to zachęcam. Pewnie też parę osób słucha, którzy aplikowali. Także ta rekrutacja została przedłużona do 28 grudnia. Zachęcam, żeby składać papiery albo polecać znajomym, którzy by mogli pracować na stacji polarnej do składania takich podań. No i przy okazji tej rekrutacji to często właśnie jakieś jest zainteresowanie mediów, czasami się odezwie jakieś radio, telewizja, także też mieliśmy okazję na przykład taki krótki wywiad w pytaniu na śniadanie. Teraz też będzie serial, który był kręcony w okresie akurat letnim, ale teraz będzie emisja właśnie w okresie świątecznym na TVP Nauka. Także trochę tych jakichś wydarzeń się dzieje także i w noc polarną. No i od kilku lat staramy się też włączać w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. To poprzedni kierownik Michał Niedbalski był bardzo zaangażowany właśnie w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Kiedy tu zimował kilka lat temu, jakby to chyba od niego się zaczęło. I tak już raczej co roku się włączamy w tą akcję. I też wystawiamy przedmioty, no nie jesteśmy w stanie zbierać do puszek, gdzieś kwestować w miejscach publicznych, więc działamy online, wystawiamy przedmioty, obecnie głównie kartki pocztowe, także też zachęcam do licytacji, gdyby ktoś był zainteresowany pomocą w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy i przy okazji można jakąś tam zawsze kartkę wylicytować symboliczną. No i już kończąc, to jeszcze poza tym, że mamy właśnie pracę, obowiązki, mamy różnego rodzaju święta w trakcie nocy polarnej, no to mamy też dużo różnych rozrywek, mamy ponad 1000 książek. Przez awarię dysku straciliśmy ten taki cały spis książek, bo wszystkie były spisane w Excelu, ale jest ich ponad 1600, dokładnie nie jestem teraz w stanie powiedzieć ile. Mamy siłownię. Mamy gry planszowe, mamy Kinecta, stół do ping-ponga, piłkarzyki, także tego sposobu na spędzanie wolnego czasu jest całkiem sporo. Telewizja,
Także no, raczej mówi się, że inteligentny człowiek nigdy się nie nudzi, także tutaj też no, jest raz, że jest dużo obowiązków, a dwa, że jak jest czas wolny i faktycznie na przykład jest wichura, nie da się nigdzie wyjść, to też ten czas można jakoś zagospodarować i nikt nie powinien się tutaj nudzić. No i to by było chyba wszystko, nawet długo mi zeszło. Dziękuję bardzo za uwagę. No i gdyby pojawiły się jakieś pytania, a widziałem, że na czasie się ich pojawiało sporo, to postaram się odpowiedzieć. Projekt Fascynująca Ziemia jest finansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą Nauka dla Społeczeństwa.